Tam w miejscu szczególnym, bo zaraz pewnie zapytacie, dlaczego zaczynamy tę konferencję w Brześciu, ale to ma być symbol i moje przywiązanie do tego, co jest poza Włocławkiem, bo nie tylko we Włocławku koncentruje się życie, nie tylko Włocławek jest ważny w ramach tego okręgu wyborczego, ale także ważne są te miasta, o których na co dzień nie bardzo mówimy, ale w których to miastach drzemie bardzo duży potencjał. Stąd zaczynamy dzisiaj w Brześciu Kujawskim, bowiem według mnie w ciągu najbliższych lat i Brześć, i Włocławek mają wielkie szanse na to, aby zrobić milowy krok do przodu w swoim rozwoju społeczno-gospodarczym. Linia Wisły i z drugiej strony autostrada to są te szanse, które stoją przed tą częścią województwa kujawsko-pomorskiego, przed powiatem włocławskim. I mam nadzieję, że uda się wykorzystać właśnie te dwa dary natury tak naprawdę do tego, aby zacząć dobrą zmianę w tym obszarze, aby zacząć dobrą zmianę we Włocławku, ją kontynuować i aby zacząć dobrą zmianę w Brześciu Kujawskim. Szanowni Państwo, kandyduję do Sejmu nie dlatego, że chcę robić karierę, nie dlatego, że chcę mieć spokojną pracę i utrzymanie, jak to niektórzy parlamentarzyści wręcz piszą, że jeżeli nie zostaną wybrani, to ich byt ekonomiczny zostanie zagrożony. Kandyduję do Sejmu, bo chcę działać na rzecz społeczności lokalnej i pojmuję tę misję, którą sam sobie poniekąd wyznaczyłem, w sposób bardzo specyficzny, a mianowicie jeśli zostanę wybrany przez mieszkańców, obdarzony zaufaniem, nie będę tak zwanym posłem zawodowym, jak to, co niektórzy parlamentarzyści są dzisiaj, czy też kandydaci mają zamiar tymi posłami zawodowymi zostać, nie będę pobierał wynagrodzenia poselskiego, bo traktuję posłowanie jako służbę, a nie jako etat, a nie jako pracę i wygodne życie, dotrwanie do emerytury, czy też zabezpieczenie sobie comiesięcznych wysokich apanaży. Jak wiecie, jestem radnym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego od ubiegłego roku. Jestem także prezesem miejskiej spółki we Włocławku. Także zawodowo jestem, można powiedzieć, spełniony, a więc nie jest ten mandat mi potrzebny do tego, aby robić karierę, aby piąć się po szczeblach kariery politycznej czy też zawodowej. Jeśli będę wybrany, nie zrezygnuję na pewno z funkcji prezesa spółki komunalnej, bowiem bycie posłem zawodowym powoduje, że ta osoba, która właśnie w ten sposób chce funkcjonować, odrywa się od rzeczywistości i nie ma bezpośredniego kontaktu ze społeczeństwem. Ja, jak wiecie, wywodzę się z samorządu i chcę przenosić te problemy, z którymi boryka się samorząd, czy też Brześcia, czy też Włocławka, czy każdy inny samorząd lokalny w naszym województwie, na forum parlamentu. Uważam także, że najlepszymi parlamentarzystami są właśnie te osoby, które zdobyły tak zwane szlify, czy to zdobyły praktykę, przeszły te szczeble kariery samorządowej. Niewątpliwie jestem taką osobą, chociaż niezręcznie mówić mi o sobie, bo to wychodzi na to, że się po prostu przechwalam. Ale uważam, że najlepszymi parlamentarzystami są po prostu samorządowcy, bo to samorząd lokalny jest najbliżej ludzi, to samorząd lokalny najbardziej zna potrzeby mieszkańców i jak gdyby na co dzień rozwiązuje ich problemy, na co dzień styka się z tymi problemami. To samorządowcy wiedzą, czego potrzeba mieszkańcom, w jakim kierunku należy kreować zdarzenia gospodarcze, społeczne i w jakim kierunku należy prowadzić politykę rozwojową. Stąd też uważam, że akurat pod tym względem moje kwalifikacje są dość dobre. Oczywiście z czym chciałbym się zająć w czasie kampanii, chociaż nie traktuję tego, co robię, jako taką stricte kampanię, powiem, jestem też radnym wojewódzkim i też chociażby z racji funkcji radnego spotykam się często z różnymi osobami w terenie i rozmawiamy o problemach, ale czym generalnie chciałbym się zająć jako parlamentarzysta? Przede wszystkim chciałbym nie tylko uczestniczyć w posiedzeniach parlamentu, bo to jest rzecz oczywista i to jest obowiązek, za to się dostaje odpowiednie apanaże i dietę i za to przyciskanie i podnoszenie ręki. Parlamentarzyści biorą wynagrodzenie, to jest ich po prostu obowiązek. Natomiast ja pojmuję tę misję trochę inaczej. Chcę być z ludźmi, chcę być z samorządowcami, chcę pomagać im w ich bieżącej pracy, otwierać im różne furtki w różnych instytucjach centralnych, w Warszawie, w ministerstwach i przenosić te ich problemy
i sprawy na forum centralne. Także oczywiście parlamentarzysta powinien być takim ambasadorem społeczności lokalnej, z której został wybrany. I taką funkcję ambasadora chciałbym w przyszłości pełnić, oczywiście jeśli z woli mieszkańców zostanę obdarowany zaufaniem i zostanę parlamentarzystą. To właśnie parlamentarzysta powinien być ambasadorem społeczności, z której się wywodzi. Powinien pomagać władzy lokalnej, współpracować z władzą lokalną w tym, aby żyło się tutaj wszystkim lepiej, aby tutaj wędrowały środki publiczne, środki z budżetu państwa, środki z Unii Europejskiej, aby tutaj były lokowane inwestycje. Oczywiście nie jest to działalność pojedynka. Uważam, że wszyscy parlamentarzyści, którzy będą wybrani z tego okręgu, a będzie ich zapewne kilka osób, powinny jednoczyć się wokół idei, wokół pewnych spraw, natomiast spory polityczne odłożyć na bok. Polityka nie jest miejscem, aby zajmować się sprawami samorządu. Polityka powinna być jak najdalej od tych problemów, bowiem jeśli będziemy różnić się politycznie i będziemy prowadzić walkę polityczną, to nie będziemy się wtedy zajmować problemami społeczności lokalnej i pomagać samorządom lokalnym w rozwiązywaniu ich problemów. Niewątpliwie Brześciu takim najistotniejszym problemem i szansą na przyszłość są jak gdyby dwie rzeczy. Pierwsza kwestia związana oczywiście z obwodnicą Brześcia, wokół której jest bardzo dużo niezdrowej atmosfery moim zdaniem i za dużo walki politycznej, bo teraz mamy festiwal różnych tutaj wypowiedzi, prawda, i pokazywania, jakim się jest dobrym wujkiem, jak się będzie walczyć. To nie jest rzecz w tym, jak się walczy, tylko ważny jest skutek. A skutek jest taki, że powinna ta obwodnica powstać. Potrzebne jest partnerstwo samorządu województwa, partnerstwo samorządu Brześcia, też samorządu Włocławka, bo jest to interes przecież Włocławka w realizowaniu tej drogi, tej obwodnicy, a także oczywiście niezbędny jest udział budżetu państwa. Trzeba zabiegać, trzeba zrobić wszystko, lobbować za tym projektem, aby w budżecie państwa, aby w programie rozwoju dróg krajowych do 2023 roku znalazło się te kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów złotych. Resztę wierzę, że uda się, mówiąc w skrócie, pozyskać także z innych źródeł. Ale także oprócz obwodnicy Brześcia i połączenia z Włocławkiem, kapitalną i ważną sprawą jest dalszy rozwój terenów inwestycyjnych wokół węzła autostradowego Włocławek Zachód, czyli węzła w Pikutkowie. To jest fantastyczne zaplecze, które powinno uzyskać wsparcie finansowe po to, żeby te tereny były odpowiednio przygotowane, aby były atrakcyjne dla inwestorów, ale także wsparcie promocyjne, bowiem bez wspólnej promocji terenów inwestycyjnych w Brześciu Kujawskim z terenami inwestycyjnymi we Włocławku naprawdę nic nie zostanie zbudowane. Oczywiście z tym się też łączą kwestie dalsze, jeśli chodzi o rynek pracy, o edukację, bowiem przecież nie oszukujmy się, jeśli tu ten teren zostanie w odpowiedni sposób zagospodarowany, to przecież w Brześciu nie ma tyle osób, które mogłyby pracować w fabrykach. Będą tam pracowali także mieszkańcy Włocławka. Także jest to interes także Włocławka, aby ta strefa w Brześciu się rozwijała i dalej jak gdyby uzupełniała te oferty terenów, które są w naszym mieście we Włocławku. Stąd też chociażby te dwie rzeczy wskazują na potrzebę naprawdę zbudowania silnej ekipy, merytorycznej ekipy parlamentarnej bez względu na barwy polityczne. Bo jak podkreślam, polityka, jeśli się wkrada do spraw samorządowych, do kwestii rozwiązywania problemów mieszkańców, jest wtedy bardzo źle, bo wtedy nie jesteśmy w stanie niczego wspólnie zbudować. Dzisiaj układ jest taki, że w innych miastach, popatrzmy na Bydgoszcz, popatrzmy na Toruń, parlamentarzyści tamtejsi wokół spraw merytorycznych się jednoczą. Była kwestia, prawda, chociażby mostu w Toruniu. Wtedy obserwowaliśmy, jak to parlamentarzyści z tamtego terenu bardzo mocno się jednoczyli, nie patrząc, czy ktoś jest z PiS-u, z Platformy, czy z innych ugrupowań, tylko po prostu był okrzyk, była sprawa, którą trzeba załatwić, tworzono lobby i ten projekt został zrealizowany. I takiej współpracy potrzeba. Uczmy się od innych. Nie dajmy się też ogrywać, bo ja mam takie wrażenie czasami, że przez tą słabość takiej integracji wewnętrznej tej ekipy parlamentarnej, przez może nie do końca rozpoznawanie problemów, z jakimi się zmagają Włocławek, czy też okoliczne samorządy, dzisiaj ta reprezentacja nie jest na tyle skuteczna. A powinniśmy być skuteczni, bo świat
sport dzisiaj to jest świat konkurencji. Konkurencji nie tylko w biznesie, ale także konkurencji między samorządami, między gminami, między województwami o inwestycje. I musimy wypracować sobie taką pozycję, abyśmy tą przewagę konkurencyjną zdobywali, abyśmy mogli skutecznie walczyć o to, żeby takie miejscowości jak Brześć, Włocławek mogły się sprawnie rozwijać. To tyle ode mnie wstępu. Jeśli macie pytania, proszę uprzejmie. Proszę? Czy generalnie ten początek jest taki, że dopinamy kwestie tych wizualizacji zewnętrznych, natomiast zaczynamy po prostu walkę w terenie. Mówiąc krótko, walkę, bo to nie chodzi o to, że będziemy tam z kimś się przepychać, tylko będziemy spotykać się z ludźmi, rozmawiać, bo to jest jedyny sposób, aby przekonać do swojej osoby. Na takie kontakty bezpośrednie liczę i to te kontakty głównie poza Włocławskiem, na terenie powiatu włocławskiego, czy też innych miejscowości. Panie radny, czy w tych czasach posłowie z Włocławka zbyt mało wspierali Brześć w walce o komunikację? Panie redaktor, ja nie chciałbym teraz mówić, że taki czy inny poseł zbyt mało wspierał, bo oczywiście zaraz się pojawią głosy przeciwne, że nie wiem, o czym mówię, bo ileż tam spotkań się odbyło. Ja patrzę pod względem skutku. Skutek jest taki, że nie ma tego projektu wpisanego do programu budowy dróg krajowych do 2023 roku. To jest jak gdyby efekt wymierny. Uważam, że w programie, który opiewa na 100 miliardów złotych, kwestia 150 milionów jest kwestią naprawdę marginalną. To jest, nie powinno być żadnego problemu. Wystarczyło chociażby, aby był sygnał, że ten projekt znajduje się na liście jakiejś rezerwowej. Ale popatrzmy na to z drugiej strony. W Ministerstwie Infrastruktury, czy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jak patrzy się na mapę drogową Polski, no to prawda, można powiedzieć, no czego wy chcecie? Macie 3 węzły autostradowe, jeszcze chcecie jakieś tam obwodnice? Gdzieś tam pokażcie, co ona rozwiązuje. No być może zabrakło takiego przekazu merytorycznego. Czemu to ma służyć? Bo jeżeli było tylko i wyłącznie wąskie pokazywanie tego elementu, czyli jest to sama droga dla budowy drogi, no to prawda, minister mógł uznać, że przecież niczego to w skali makro nie rozwiązuje, bo natężenie ruchu jest jakie jest, warunki techniczne są jakie są, macie drogę krajową, macie autostradę, więc krótko mówiąc, się odczepcie. Ale jeśli my tego nie zbudujemy dzisiaj, ja nie mówię w sensie dziś, jutro, tak? Tylko w tej perspektywie do tego 2023 roku, to te tereny, które są wokół autostrady, chociażby w Pikutkowie, one po prostu będą martwe. Tak samo, jeśli nie dokończymy połączenia z Włocławkiem, to też te tereny nie będą atrakcyjne, nie będą mogły być tam lokowane atrakcyjne inwestycje. Mamy na terenie powiatu włocławskiego 3 węzły autostradowe. Jest to naprawdę cudowny dar od projektantów autostrady. I wykorzystajmy to, tylko że musimy też mieć do tego instrumenty w postaci chociażby dokończenia, uzupełnienia tego, czego nam brakuje. Kontekst tego całego projektu powinien być znacznie szerszy, powinien być gospodarczy, a nie tylko infrastrukturalny. Może zabrakło też kwestii współpracy między samorządami województwa, powiatu, gminy Brześć czy też Włocławka, bo trzeba było może wspólnie pokazać, że jest to wspólna koncepcja, my dołożymy kawałek, panie ministrze, niech pan da resztę. Wówczas realizacja takich przedsięwzięć jest znacznie bardziej realna, aniżeli tylko wyciąganie ręki po pieniądze, bez jak gdyby pokazywania, że się ma swój wkład do tego przedsięwzięcia. Pani redaktor, szansa, ja nie dopuszczam w ogóle myśli, że nie ma takiej szansy. Ja za długo pracuję w samorządzie, bo przecież jak wiecie, ja nie wziąłem się znikąd, jestem 16 lat samorządowcem, początek kariery to Urząd Marszałkowski. Pracowałem przy wszystkich tych programach, układaniu projektów, prawda, zatwierdzaniu dokumentów i wiem, jak dotrzeć, gdzie dotrzeć, jakie są luzy, w cudzysłowie oczywiście, jakie są możliwości, abyśmy ten projekt z powodzeniem zrealizowali, jak to trzeba moderować. Tylko naprawdę trzeba chęci i zaangażowania, a nie interesowania się własną osobą, bo myślę, że zabrakło takiego zdecydowanego lobbowania, zdecydowanego głosu wszystkich parlamentarzystów, samorządowców właśnie stąd i pokazania, że jest to projekt ważny, ale w konkretnym kontekście, a nie tylko budowania drogi dla samej drogi, no bo oczywiście to z punktu widzenia rządu może się okazywać projekt nieatrakcyjny. To jest normalne, bo jakby punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, prawda?
jeśli pan minister infrastruktury jest, prawda, w Warszawie i ogląda, patrzy na te wszystkie kwestie związane z siecią drogową, z rozwojem tej sieci drogowej i nie ma wystarczających argumentów, żeby podjąć decyzję, no to takiej decyzji po prostu nie podejmuje. Martwi mnie to, że nawet na tej liście rezerwowej tego projektu nie ma, mimo tego, że został w zeszłym roku wpisany do kontraktu terytorialnego. Tu już jest punkt zaczepienia i w tym kierunku powinniśmy ciągnąć, powinniśmy żądać od rządu, aby ten projekt był realizowany. Ale tak jak mówię, no potrzeba tej reprezentacji parlamentarnej. Ja tak pomuję swoją rolę, a nie, że będę się chwalił po iluś tam miesiącach pracy w parlamencie, jeśli oczywiście zostanę wybrany, że brałem udział w tylu komisjach, tyle głosowań się odbyło, tyle ustaw zostało przeprocedowanych, bo co z tego wynika dla mieszkańców? Nic, kompletnie nic. Trzeba inaczej patrzeć na mandat parlamentarzysty niż dotychczas. Trzeba zmienić to podejście, że jednak się angażujemy w te życie społeczne, angażujemy się w pomoc samorządom, nie zostawiamy samych samorządowców. Pamiętamy przecież, no ja mam powiedzmy jakieś tam wyjątkowe doświadczenie z racji 8-letniej współpracy jako wiceprezydent Włocławka, gdzie widziałem brak tego porozumienia samorządu Włocławka z parlamentarzystami. Jak gdyby zupełnie byliśmy zostawieni sami sobie. My żeśmy wychodzili różne ścieżki w Ministerstwie Infrastruktury, jeśli chodzi o jedynkę i dopiero na samym końcu, kiedy było wszystko spięte, no to się nagle pojawiło ojcu sukcesu pełno, że wszyscy to załatwili. No nie do końca, prawda? Ale potrzeba zupełnie innego przeformatowania, takiej zmiany w podejściu, zmiany w myśleniu trochę. I mi się wydaje, że ten czas już pomału nadchodzi, bo z kontaktów z moimi mieszkańcami wynika, że jest chęć i potrzeba zmiany. Niekoniecznie zmiany partyjnej, tylko zmiany też osób, tak, które sprawują te mandaty, czy naszych reprezentantów. I myślę, że w tym kierunku będzie zmierzało w ogóle życie polityczne w Polsce.